Rynsztunek Inkwizytora, czyli modyfikacje dodające do gry całkowicie nowy i unikalny rynsztunek. Kiedy zainstalujecie już tego moda, wystarczy udać się do Jany albo Kwatermistrza Rosza, i to właśnie u nich otrzymacie receptury na ulepszanie tej zbroi, jak również samą zbroję. W moim przypadku jeden element kosztował około 2000 koron, także nie jest to najtańsza zbroja, a samo jej ulepszanie odbywa się za pomocą specjalnego składnika rzemieślniczego. Składnik ten możemy pozyskać przez jego skraftowanie lub zwyczajnie przez rozłożenie jednego z pancerzy. Po rozłożeniu pancerza na części otrzymamy dwa takie składniki które umożliwiają nam skraftowanie dwóch elementów tej zbroi. Jeżeli chodzi o wygląd samego rynsztunku, jest on w pełni unikatowy i nie spotkacie go nigdzie indziej, przynajmniej tak zarzeka się autor modyfikacji, oraz posiada własną fizykę, jeżeli chodzi o całą tą pelerynę. I wygląda to całkiem dobrze. Wygląd oczywiście kwestia sporna, jednym z was pewnie on się bardzo spodoba, a drugim może on się nie spodobać. Jedną wadą według mnie tego pancerza jest fakt, że Geralt zyskuje delikatnie chudsze ręce. Jest to zwyczajnie spowodowane tym, że ten pancerz doskonale opina Geralta i w przeciwieństwie do podstawowych, pancerzy, które możemy spotkać w grze, są one troszeczkę nadmuchane i delikatnie zakłamują to, w jaki sposób Geralt wygląda właśnie pod spodem. Statystyki samego pancerza prezentują się następująco na 59 poziomie i tutaj warto właśnie nadmienić, że jeżeli chcecie, aby ten pancerz się zeskalował do poziomu, który posiada Geralt, wystarczy go rozłożyć albo zwyczajnie skraftować nowy i sobie go podmienić. Dostajemy trzy puste gniazda na ulepszenia, także ten ekwipunek możemy sobie ulepszać. Sam pancerz to lekka zbroja i dodaje on nam bonusy do mocy znaków, czyli coś w podobie resztunku Gryfa. Dzięki niemu moc naszych znaków ulegnie zdecydowanej poprawie. Mod ten zawiera w sobie również dwa miecze, które możemy zdobyć tylko i wyłącznie komendami, a to z racji tego, że twórca nie był przekonany co do ich wyglądu i zwyczajnie coś mu w nich nie pasowało. Możemy je pozyskać za pomocą komend, są to zwykłe, puste jakby miecze bez żadnych bonusów. Z trzema na nie posiadają one ikon, a w grze prezentują się następująco: mamy miecz stalowy oraz mamy miecz srebrny z delikatną, złotą wstawką, ale oczywiście te miecze nie będą normalnie do pozyskania w grze i nie będziemy w stanie ich ani skraftować, ani kupić. Oprócz samych mieczy oraz zbroi do dyspozycji mamy również y, trzy elementy kosmetyczne dla tej zbroi. Jest to płaszcz, kaptur oraz kaptur połączony z płaszczem, tak abyśmy mieli dowolność w kwestii wybierania wyglądu tego ekwipunku. Jak już wcześniej wspomniałem, na posiada pełną fizykę i wraz z ruchami Geralta będzie ona dynamicznie reagować na to, co się właśnie powinno z nią faktycznie dziać. Unikatowa zbroja, dwa miecze, do których niestety nie mamy dostępu, ale możemy je przetestować komendami y, oraz trzy elementy kosmetyczne, aby można było sobie dowolnie dostosować tą zbroję do własnego gustu. Możemy ją ulepszać i możemy ją craftować, co nie jest zbyt drogie. I sama zbroja nie jest zbyt przesadzona, jeżeli chodzi o jej statystyki. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!